Tak, poważnie. Nora Ney miała absolutnie swoje amplua, swój repertuar, swój sposób bycia i grała tylko postaci, które jej tu wewnętrznie były bliskie. Ona była, to o czym już wspomnieliśmy, to była bohaterka, kobieta, którą stawiano zawsze wobec bardzo trudnych do rozwiązania dylematów. Ona nie miała to, że tata się nie godził, mama nie i tak dalej, i tak dalej, mezalians, bo ta trendowata, tamta taka. Nie. Nora Ney, jej bohaterki, były zawsze stały przed poważnymi problemami. No zresztą Państwo zobaczycie w filmie, to jest jasne, ale ponieważ Pan wspomniał, a ja jestem przygotowany do lekcji, o Król i Królowa ekranów polskich, to jest kopia tygodnika Kino. I teraz proszę posłuchać, co ta niby frywolna gwiazda mówi. Aha, pytanie brzmi, jakie życzenia ma Pani z okazji nominacji na Królową wobec polskiego filmu. Jakie? Aby polski film przestał być kopciuszkiem, aby nasza miła skądinąd publiczność szczerze i obiektywnie zainteresowała się rodzimym przemysłem filmowym, aby nie postępowała w myśl bezkrytycznie przyjętego zwyczaju, że co obce, to lepsze, a nie nasze. Aby zrozumiała, że stworzenie jednego filmu to olbrzymi nakład kapitału, pracy, nieludzkich wysiłków i nieopisanego zmagania się z trudnościami. I wreszcie, aby nasi kochani snobi w czambuł i z góry nie przesądzali wartości polskiego filmu w sensie negatywnym. No przepraszam bardzo, no to gdyby to napisał publicysta filmowy, no to nic, tylko się pod tym podpisać. A to mówi wedetta. I dalej jeszcze kawałeczek. Często się zdarza, że mój wiernopoddańczy lud, no bo ona królowa, więc teraz ten, wielbicieli składa mi upominki i podarunki. Sprawia mi tem, jestem szczera, dużo zadowolenia i przyjemności, ale wolałabym, aby przeznaczone zostały na cel publiczny. Otóż wyrażam życzenie, aby każdy w dniu swojej radości, w dniu, w którym mu się coś powiodło, złożył ofiarę na rzecz sierotek do dyspozycji i uznania redakcji kina. Nigdy, i teraz jest bardzo ważne zdanie, nigdy nie znałam swojej matki i dlatego rozumiem ból tych nieszczęśliwych dziadek. Sieroty są najbliższe mojemu sercu. Proponuję, aby redakcja kina otworzyła rubrykę ofiar, do której jako pierwsza zechce Pan przyjąć złoty sto. No. Ale wie Pan, że to się wydarzyło, bo ja widziałem później album rodziny Nory Ney, gdzie ona właśnie takie, taką informację o tym, że ktoś złożył na te sieroty jakąś kwotę, właśnie otrzymała listownię, wkleiła to do albumu, więc takie odzyw rzeczywiście... Tak, to ja dlatego o tym wspominam, żebyśmy, bo już tak Pan zaczął z tymi romansami, może i romanse były, ale to była po prostu odpowiedzialna, wrażliwa osoba. To w tym świecie filmowym nie jest takie znowu strasznie częste, że pozwolę sobie powiedzieć. I proszę Państwa, taką właśnie aktorkę, o której mówił nam tak pięknie Pan Stanisław, za chwilę zobaczymy na ekranie. Ja tylko jeszcze kilka słów a propos rekonstrukcji. Od czasu do czasu będą Państwo widzieli napisy, które pojawiały się na ekranie. To nie jest błąd, to jest uzupełnienie z innej kopii, którą posiadamy. Do tego filmu posiadamy dwie kopie, kopię polską i kopię rumuńską eksportową, które różniły się między sobą fabularnie, no chociażby zakończeniem. W jednym powiedzmy, że był rodzaj dobrego zakończenia, w drugim nie zdradzę, ale Państwo mogą się oczywiście domyślić.
I no, ponieważ musieliśmy uzupełnić jedną kopię drugą, te napisy niestety nie można ich usunąć, od czasu do czasu będą pojawiały się w filmie. Także w tej chwili no, wypada mi już tylko Państwa zaprosić na film, no i mieć nadzieję, że tak jak ja i Pan Stanisław zostaną Państwo wielbicielami Nory Nej. Dziękuję pięknie. Dziękuję.